Jeżeli dajemy się zaskoczyć problemom, kłopotom i innym nieszczęściom, no to to jest pierwszy i bardzo skuteczny krok, żeby zostać przez nie pokonanym. Cześć! Tu podcast Myślnik Stankiewicza, czyli rozmowa człowieka z człowiekiem o wszystkim, co dla człowieka istotne. Dzisiaj wracamy do analizy stoicyzmu punkt po punkcie. Bo rozmawiamy o jednej z moich ulubionych technik stoickich, czyli o tym, w jaki sposób możemy i powinniśmy wyprzedzić czy też uprzedzić kłopoty, nieszczęścia i wszelkie problemy, jakie mogą nam stanąć na drodze. Dwa ogłoszenia parafialne do tego, standardowo, mocno, śmiało i dobitnie zapraszam na mojego stoickiego maila, gdzie są inne treści niż tutaj, ale równie ważne, a może nawet ważniejsze. Stoicki Głos w Twoim domu. Zapisujemy się na stronie stoicki-głos.pl A po drugie, jeżeli chcecie z tego wszystkiego szkolenia w swojej firmie, piszcie maila i wszystko od razu dogadamy. A teraz od razu przejdźmy już do rzeczy. Dzisiejszym tematem jest technika stoicka, takie narzędzie stoickie, które ma różne nazwy. Dzisiaj myślę, że najlepiej ją właśnie nazwać czy określić jako wyprzeć kłopoty, czy może wyprzeć swoje kłopoty. Trochę inna nazwa byłaby uprzedzaj kłopoty, czy uprzedzaj problemy, uprzedzaj nieszczęścia. Językiem bardziej psychologicznym można by powiedzieć, że to jest negatywna wizualizacja a w oryginalnym sformułowaniu po łacinie to było premeditatio malorum, czyli właśnie przedmedytacja, takie przedpomyślenie, czy pomyślenie sobie przed rzeczą złą, zanim ona zajdzie, już z góry o niej myślimy i dzisiaj sobie dokładnie ten temat rozpykamy. Zacznę od anegdoty. Otóż znajomy pilot Łukaszu Aniu, pozdrawiam, opowiada mi, że wśród pilotów, w sensie w lotnictwie, jest takie powiedzenie, że pilot zawsze powinien być przed samolotem, bo jeżeli będzie w samolocie, to tak naprawdę będzie już za samolotem. Chodzi oczywiście o to, że jeżeli nie będziemy myśleć do przodu i patrzeć do przodu, jeżeli nie będziemy przewidywać, co się dalej będzie działo, no to natychmiast rzeczywistość nas doścignie i prześcignie. I dokładnie o to chodzi w tej metodzie wyprzeć kłopoty. Tylko nie o planowanie w ogóle, to znaczy w ogóle planowanie też, ale szczególnie w odniesieniu do problemów, do kłopotów, wyzwań, nieszczęści, wszystkich jakichś ciężkich kwestii. Które nas w życiu spotykają, powinniśmy być zawsze mentalnie przed nimi, powinniśmy je uprzedzać czy wyprzedzać myślą, myśląc o nich zawczasu. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to natychmiast zostaniemy z tyłu, za tym samolotem, za rzeczywistością i pod ciężarem tych problemów. Jeżeli dajemy się zaskoczyć problemom, kłopotom i innym nieszczęściom, no to to jest pierwszy i bardzo skuteczny krok, żeby zostać przez nie pokonanym. I tutaj jest właśnie ta centralna idea. Najgorsze są te rzeczy, te problemy, te nieszczęścia, te kłopoty, które nas zaskoczyły, które nas zaskoczyły logistycznie, ale przede wszystkim psychologicznie, bo najbardziej boli to, na co nie jesteśmy przygotowani. W związku z tym, czy jakby z tego wypływa jedyny możliwy wniosek, trzeba być przygotowanym. Wszystkie te złe rzeczy, które mogą nam się przydarzyć, trzeba zawczasu przemyśleć i sobie oswoić. Trzeba, mówiąc z angielska, trzeba own them, zanim one w ogóle się wydarzą. Trzeba jakby posiąść, uczynić naszymi. Trzeba rozbroić ten element zaskoczenia, które te złe rzeczy, czy jakieś tam niedobre niespodzianki w sobie mają, bo to jest ich najgroźniejsza broń, że przychodzą z zaskoczenia. Jeżeli będziemy mieli to poczucie, że żadne nieszczęście nas nie zaskoczy, jeżeli będziemy mieli te miny i pułapki rozbrojone, no to już jesteśmy w domu, no bo jeżeli faktycznie ono się wydarzy, no to cóż, nie mówię, że będzie przyjemnie, ale mówię, że to nie będzie taka klęska, która spada nie wiadomo skąd, to będzie raczej jak wizyta takiego starego znajomego. Może nie starego, jeżeli się widzimy pierwszy raz, ale niemniej będziemy wiedzieli z góry, co podać na stół. Żeby się na to w ten sposób przygotować, żeby wyprzedzić te kłopoty, trzeba je właśnie zwizualizować sobie zawczasu, trzeba je przedpomyśleć, trzeba je uprzedzić, trzeba być przed tym samolotem. Podchodząc do wszystkich problemów w ten sposób, no tylko na tym zyskamy, nigdy nie stracimy. To jest jedna z najważniejszych rzeczy w stoicyzmie i dzisiaj ją dokładnie tutaj rozkwiniamy. Rzecz najważniejsza, jedna z najważniejszych w stoicyzmie, ale też dla mnie osobiście to w ogóle jedna z najważniejszych i też jedna z pierwszych w ogóle takich rzeczy stoickich, które u mnie w moim myśleniu się pojawiły, taka poniekąd. Przedstoicka, tak? To znaczy, ja mam wrażenie, że być może właśnie jakaś taka intuicja w tą stronę idąca, że te kłopoty należy wyprzedzać, być może ona właśnie popchnęła mnie na drogę myślenia o stoicyzmie w ogóle. Ja mam wrażenie, że jeszcze z jakiejś, nie wiem, szkoły podstawowej właściwie. Trochę tak pamiętam, że jakoś tak półświadomie to stosowałem. Jak było jakieś wybieranie do drużyn na WF-ie czy jak nauczyciel w szkole podstawowej wybierał do odpowiedzi, a ja tam nie umiałem czy nie byłem przygotowany. Tak było takie wspomnienie cały czas, że właśnie jakoś wtedy to do mnie tak docierało, że naj najlepszym sekretem jest z góry sobie założyć, że mnie ten nauczyciel zapyta, żeby z góry rozbroić ten problem z góry sobie jakby zawczasu wyobrazić czy pomyśleć, że to na mnie trafia i to byłoby takie w zasadzie dobre streszczenie prześledźmy może na tym przykładzie ten proces. To jest tak jak stoicki filozof Epiktet radził, trzeba zaczynać od małych rzeczy, od małych problemów, a potem dopiero przechodzić do tych dużych. Więc teraz jako dorośli ludzie się pewnie raczej śmiejemy z tego, że tam w podstawówce to się baliśmy, że nas nauczyciel zapyta. No niemniej tą właśnie postawę trzeba aplikować do tych dużych. Tematów, a zaczynając od małego, więc jakby na tym przykładzie może to prześledźmy. Więc, jeszcze raz, jest ta sytuacja, sobie klasa, podstawówka i tak dalej. Nauczyciel się zastanawia, kogo wybrać do odpowiedzi. No i tak się zastanawia, zastanawia. Ja wiem, że jestem nieprzygotowany, i no, czuję ten taki strach, wiecie, takie jejku, jejku, co to będzie, jak ten nauczyciel mnie wybierze. W związku z tym robię sobie takie ćwiczenie, że wyobrażam sobie, że faktycznie wybrał mnie. No i od razu tak czuję, tak, w tej wyobraźni, że to jest takie nieprzyjemne, nie umiem, dostaję tam złą ocenę i tak dalej, i tak dalej. Czuję tak, jakby ten scenariusz się tak, już dzieje w mojej głowie. Ale zarazem się dzieje w takim rozmiękczeniu, takim trochę spłaszczeniu, w, takim, w takiej trochę wersji soft. No bo to jednak nie jest tak, że naprawdę dostaję tą pałę, no tylko to sobie to tak wyobrażam, że jakbym już ją dostał. To jest taki trochę tryb przypuszczający, czy warunkowy. Nie zmienia to faktu jednak, że ten główny cel jest osiągnięty. To znaczy, że w momencie, jak nauczyciel mnie jednak nie wybierze, no to czuję tą właśnie przyjemną ulgę i o to właśnie tutaj chodzi. I teraz tak, to jest taka jakby logicznie łatwa w sumie sytuacja, bo to jest albo-albo. Albo nauczyciel wybiera mnie do odpowiedzi, albo nie wybiera. Albo sprawę w sądzie przegram albo wygram albo dostanę pracę czy tam podwyżkę awans albo nie dostanę albo albo jedno z dwóch i w takim wypadku ta zasada wyprzeć kłopoty jest bardzo klarowna zawsze musimy sobie wyobrażać że zajdzie gorszy z tych dwóch możliwych scenariuszy widzę jakieś rozstaje przed sobą to no to zawsze z góry myślę o tej gorszej drodze bo paradoksalnie zawsze wyjdę na tym lepiej. Osobno będziemy rozkminiać pewnie za tydzień to pytanie, które już tutaj się domyślam, że się Wam nasunęło. To znaczy pytanie, czy to czy takie zastrzeżenie, czy to nie jest za jakieś tam czarnowictwo, czy to nie jest jakiś pesymizm. Z góry mówię, że nie jest, natomiast to ogarniemy. Później, pewnie za tydzień. Na razie, jeszcze raz, sytuacja jest bardzo prosta: może się wydarzyć albo A, albo B, no i zawsze muszę sobie z góry wyobrazić, że się stało gorsze z tych dwóch, tak? Muszę sobie to wypowiedzieć w myślach, wyobrazić, może nawet głośno powiedzieć, komuś innemu powiedzieć, wiecie, jak powiem o sobie z zewnątrz, no to jest zawsze dodatkowa walidacja. Z góry sobie wyobrażam, z góry zakładam, że zajdzie ten Gorszy scenariusz, i z góry jakby ćwiczę tą reakcję na niego. Wyobrażam sobie, że ta nauczycielka mówi, że Stankiewicz do odpowiedzi, i ja wtedy wstaję, się czerwienię, mówię, że nie umiem, no i tam to wszystko się dzieje. To mamy robić. Pytanie jest takie, oczywiście, dlaczego to w ogóle działa? I to można fajnie rozpykać matematycznie, pokazać krok po kroku. Jeszcze raz weźmy tę sytuację, że nauczyciel czy nauczycielka może mnie wziąć do odpowiedzi albo nie wziąć. I teraz tak, uwaga się tu, skupcie, będzie takie bardzo matematyczne rozumowanie. Co mogę zrobić? Mogę po pierwsze mogę założyć, że nie zostanę spytany. Tak, czyli założyć tą lepszą rzecz dla siebie, tą, czyli zrobić to, czego stoicy nie polecają. No to w takiej sytuacji albo zostanę spytany, albo nie zostanę spytany. Jeżeli spytany zostanę, no to wtedy przeżyję rozczarowanie, takie negatywne zaskoczenie, prawda? Przyjmijmy, że to będzie wartość powiedzmy minus jeden. Jeżeli natomiast nie zostanę w tej sytuacji spytany, no to niejako wyjdę na swoje, prawda? Wydarzy się to, co sobie przyjąłem, że się wydarzy, no to załóżmy, że to będzie jakieś zero. Pytanie, jaka jest wartość oczekiwana? To zależy od prawdopodobieństwa, czy zostanę spytany, czy nie, prawda? No niemniej będzie to coś między 0 a minus 1, czyli będzie to wartość oczekiwana ujemna w tym wypadku. Drugi scenariusz jest taki, że sobie założę, że zostanę spytany, tak? Czyli założę sobie tą gorszą z tych dwóch rzeczy. No i wtedy znów, może jeżeli założę, że zostanę spytany, no to mogę zostać faktycznie spytany. I to wtedy będzie ta wartość zero, tak, wtedy wychodzę na swoje, no albo mogę nie zostać spytany i wtedy przeżyję zaskoczenie, ale zaskoczenie pozytywne, bo wydarzyło się coś lepszego niż sobie założyłem. I niech to będzie w takim razie wartość powiedzmy plus 1. Jaka jest w takim razie wartość oczekiwana? No znów, to zależy od prawdopodobieństwa, że zostanę spytany albo nie zostanę spytany, ale na pewno będzie gdzieś między 0 a plus 1, czyli będzie to wartość oczekiwana dodatnia. I widzicie co tu się stało? Mamy piękny dowód, że niezależnie od tego, Jakie jest prawdopodobieństwo, co się wydarzy, zawsze wyjdę lepiej na tym, jeżeli z góry założę, że się wydarzy ta gorsza rzecz. Bo jeżeli z góry założę, że wydarzy się gorsze, no to zawsze wartość oczekiwana będzie dodatnia. A jeżeli założę z góry, że wydarzy się lepsze, to zawsze wartość oczekiwana będzie ujemna. Serio, dokładnie tak jest. Jeżeli z góry założę, że wydarzy się to lepsze, no to albo się rozczaruję, albo będzie takie, no mech. Stało się to, co myślałem, że się stanie. Ale jeżeli z góry założę, czy z góry przyjmę, że wydarzy się to, co jest gorsze dla mnie, no to będzie to albo takie, no mech, wydarzyło się, co się miało wydarzyć, albo będzie zaskoczenie pozytywne. I o to właśnie chodzi. I tak jest dokładnie ze wszystkim. Tak dokładnie działa ta zasada uprzeć kłopoty. Ten schemat myślenia, ten sposób myślenia, tę postawę powinniśmy stosować. Do wszystkiego, co się dzieje, i w ogóle w naszym życiu jako takim. I zobaczcie, tu jest też ten taki motyw, że najgorzej to się spodziewać czegoś dobrego. I się rozczarować, tak? Dlatego też zawsze na przykład na moich szkoleniach też uczę, żeby no, nigdy nie celebrować za szybko. Nigdy nie celebrować czegoś, co się dopiero ma stać, a co jeszcze nie jest pewne. No, nie celebrować czy nie, nie przyjmować, że to się już stało, zanim się naprawdę stanie, bo no, nie ma nic gorszego, niż ucieszyć się już z czegoś, prawda? I później się rozczarować. Zawsze należy przekładając to trochę na inny język zawsze należy under-promise i over-deliver, tak? Czyli klientowi na przykład zawsze należy obiecać zbyt mało, to znaczy jakby mniej niż się wydaje, żeby za to dostarczyć czy dowieść więcej, żeby ten klient zawsze był bardziej zadowolony niż się spodziewał, żeby w tą stronę szło to zaskoczenie. To nigdy nie może być odwrotnie, tak? Nigdy nie ma sensu jakby obiecywać komuś dużo, dużo, dużo i wypełnić małą cząstkę, bo to zawsze w wtedy będzie odbrane bardzo negatywnie. Jeżeli obiecamy za mało, a dowieziemy dużo więcej, no to wtedy zawsze będzie pozytywne. O tym zawsze należy pamiętać. A co do tego jakby celebrowania, czy yy, cieszenia się, czy przyjmowania, że coś się już stało, jest piękny cytat z książki Apollo 13, tej oryginalnej książki z początku lat 90., na podstawie której był nakręcony film, książki, która była tam współautorowana, to znaczy pisana z Go oczywiście, ale której autorem był Jim Lovell, czyli dowódca Apollo 13. Mianowicie tam jest taki fragment, gdzie on Lovell opowiada, że w pewnym momencie, bez, jakoś tak niedługo po tym wybuchu, który zniszczył statek Apollo, on zobaczył wyciekający tlen w przestrzeń kosmiczną. I to był taki: w sensie przez okienko zobaczył, że gaz leci w kosmos. I to był taki moment, który on wspomina, że właśnie wtedy zrozumiał, jak bardzo poważny jest problem, no i zrozumiał, że to nie, nie są żadne już na pewno tylko błędne wskazania instrumentów, tylko naprawdę coś wybuchło, ten statek naprawdę się. Wykrwawia w przestrzeń kosmiczną, i właśnie wtedy, tam jest taki kapitalny fragment, że właśnie w tym momencie go ogarnęło takie trochę filozoficzne filozoficzny nastrój na chwilę, noż właśnie zrozumiał, że już nie wyląduje na tym księżycu, i właśnie takie piękne zdanie tam jest, tak, że Lowell wiedział, że lądowanie tu cytuję dokładnie, że wiedział, że lądowanie na księżycu nigdy nie jest pewne do momentu, gdy talerze nóg lądownika dotknął księżycowego pyłu, tak, czyli do. Sekundy, kiedy to się naprawdę faktycznie stanie, to do tego momentu nic nie jest pewne, niczego nie należy zakładać, niczego nie należy jeszcze celebrować. I tak jak mówiłem, to nie jest żaden pesymizm, to nie jest żadne czarnowictwo. Przeciwnie, to jest jak najbardziej życiowa i konstruktywna postawa, że właśnie to jest droga do tego, żeby realnie uchwycić i celebrować jakby żyć tym, co jest naprawdę i co jest już autentycznie nasze, co jest konkretem i jakby realną rzeczywistością, a nie jakimś majakiem. Najgorsze jest to, czy najgorsze są te nieszczęścia, które nas biorą z zaskoczenia. W związku z tym trzeba bardzo dbać o to, żeby te problemy i kłopoty nie brały nas z zaskoczenia. Trzeba być na nie przygotowanymi. I to ma też tą swoją pozytywną stronę. Jeżeli się na nie przygotujemy, jeżeli je faktycznie wyprzedzimy, no to będziemy dużo w nich mocniejsi niż się wydaje. Seneka o tym ładnie pisał w Traktacie o Gniewie, w trzeciej, w trzeciej księdze Traktatu o Gniewie, to jest rozdział 37, punkt 3, że cytuję: Mocny i niewzruszony jest duch ludzki w tych przeciwnościach, do których się przygotował, za w czasu. Koniec cytatu. Czyli jesteśmy, jakby naprawdę źle na nas wpływa to, kiedy jakiś kłopot spada na nas z nienacka, ale jeżeli się przygotujemy, to nie wychodzimy tylko na zero, tylko właśnie na plus. Jesteśmy też zaskakująco mocni i zaskakująco tacy. Silni, jeżeli tylko się przygotujemy. A z jeszcze innej strony patrząc, no i to też jest taka wiedza, którą ludzkość ma od tysiącleci, są na to cytaty i u Stoików, i u Szekspira, i badania dzisiejsze to świetnie potwierdzają, że my się najbardziej martwimy my jako ludzie, jako gatunek ludzki, tak jesteśmy skonstruowani. Że my się najbardziej tak naprawdę nie martwimy tym, co jest, czy jakby nie cierpimy z tego powodu, co jest teraz, tylko z powodu tego, co być może będzie w przyszłości. Większość naszych lęków, strachów i niepokojów, to nie jest taka jakby reakcja jeden do jednego na to, co jest tu i teraz, ale obawa, często dość niesprecyzowana, o to, co dopiero ma być. Seneka pisze o tym w drugiej księdze traktatu o dobrodziejstwach, to jest z kolei rozdział 5, punkt 1, cytuje Nie ma cięższej udręki niż stan oczekiwania i niepewności. Koniec cytatu. Więc jeżeli wyprzedzimy te kłopoty, jeżeli pomyślimy o nich zawczasu, jeżeli zawczasu się przygotujemy i jakby przelecimy ten scenariusz w głowie, to paradoksalnie no nie będziemy musieli się już martwić, prawda? Bo, jeszcze raz, martwienie się, niepokoje o przyszłość polegają tak naprawdę na tym, że te rzeczy, które mogą się wydarzyć, no straszą nas nie, nie same sobą, tylko taką swoją nieokreślonością, że ponieważ one nie są jeszcze do końca na serio, nie są jeszcze do końca prawdziwym bytem i prawdziwym problemem, tylko czymś, co się może wydarzyć, no to tam się poniekąd wszystko może czaić, wszystko się sobie możemy wyobrazić. Więc, jeżeli z góry powiemy temu jeżeli z góry to sprawdzimy, no to nie będą te rzeczy, jakieś tam strachy, majaki i niepokoje, no nie będą mogły nas straszyć właśnie tą swoją nieokreślonością. To wyprzedzanie kłopotów, ta metoda, o której tutaj dzisiaj rozmawiamy, polega właśnie też poniekąd na takim urealnianiu strachów że ściągam je z tego piedestału nieokreślonych, wyobrażonych kryzysów, którymi się można w nieskończoność zamartwiać i sprowadzam je na ziemię, rozwiewam swoje strachy, konfrontując się z nimi. No, tutaj kropka na ten podwątek, i to jest myślę dobry moment, żeby przejść do tego, jak właściwie ta konfrontacja ma wyglądać, czyli jak w praktyce stosować tą zasadę wyprzedzania kłopotów. No, różnie można to teraz powiedzieć, tak? Można, można jakoś tak powiedzieć, że trzeba sobie w głowie powiedzieć, że to, a to już się stało, tak? Że ta nauczycielka już, powiedzieć sobie w głowie, że ona już mnie zapytała, tak? Wyobrazić sobie, że już mnie naprawdę spytała. Można też podejść tak zadaniowo, tak, wyobrazić sobie, czy jakby zadać sobie pytanie, co ja właściwie zrobię wtedy, kiedy to się stanie, tak? Kiedy ona mi to pytanie, kiedy ona mnie do tej odpowiedzi wezwie. Zrobić sobie być może jakiś taki plan konkretny, co byśmy chcieli zrobić w takiej sytuacji, tak? Zacząłem od przykładu lotniczego, później już był statek Apollo, więc trzymając się tych lotniczo-kosmicznych przykładów stewardesy, które robią, stewardesy czy stewardowie, którzy robią tą procedurę bezpieczeństwa, w sensie tę procedurę safety na początku lotu, zawsze pokazują, jak tam się wiecie, przypiąć tymi pasami, gdzie jest ta kamizelka ratunkowa i tak dalej, tak dalej. Przed każdym lotem to robią. Po co to robią? No po to to robią, żebyśmy my jako pasażerowie, no w razie czego, w razie tam wiecie, lądowania na rzece Hudson, albo na innym zbiorniku wodnym, czy akwenie, żebyśmy wiedzieli no jakby do czego sięgnąć. Na co się powołać, żebyśmy mieli na czym się oprzeć, tak? To nam powiedzą zgodnie wszyscy instruktorzy samoobrony czy sztuk walki, że w stresie, w sytuacji trudnej, podbramkowej, nagłej, no nikt z nas nie zrobi żadnego efektywnego, efektownego ciosu, dźwigni, bajeru, czy czegoś tam, co na TikToku sobie podpatrzył. No nie to tak nie, tak nie działa. W stresie pole naszej sprawczości się zawęża do tego, co mamy no, naprawdę dobrze wyćwiczone, do takiej. Pamięci mięśniowej. W stresie i w nagłej, nieprzyjemnej sytuacji my nigdy nie wymyślimy koła i tylko możemy polegać na tym planie, który jakoś tam mamy zakodowany w głowie, więc po to stewardesy starają nam się to do tej głowy, do tych głów wykodować. I tutaj podobnie chodzi o to w naszej metodzie wyprzedania kłopotów chodzi o to, żeby zawsze mieć ten plan na wszelki wypadek. Czy właśnie, może nie na wszelki, w tym sensie, że to nie jest wszelki wypadek, jeżeli to jest, on jest rozmyślnie i świadomie przewidziane. Bo znów, jedną z najgorszych sytuacji jest takie poczucie, wiecie, spadania w próżnię, że coś się dzieje i ja kompletnie nie wiem, co z tym zrobić. W ogóle jest taka. Takie, takie zdumienie. Coś się dzieje. Ja nie wiem, czego się chwycić, jak na to zareagować. Nie mam żadnych z góry upatrzonych pozycji, na które się y, mogę wycofać. I właśnie o to chodzi w tym tutaj stoickim podejściu: żeby zawsze mieć w głowie upatrzone pozycje, na które się możemy wycofać, czy przejść no, w razie czegoś, co, co się wydarzy złego. Tak? Bo inaczej grozi nam no właśnie jakaś panika, jakiś stupor czy inne niewłaściwe ruchy. Zawsze, żeby tego uniknąć, no zawsze musimy mieć choćby w zarysie przygotowany plan B. A żeby go mieć przygotowanego, no to trzeba wyprzedzić kłopot, wyprzedzić kryzys i jakby z góry pomyśleć o tym, co może pójść źle. I taki plan B, czy plan awaryjny, scenariusz alternatywny, droga wyjścia z sytuacji. No jest poniekąd taką naszą, wiecie, polisą ubezpieczeniową, taką siatką bezpieczeństwa, którą sami dla siebie budujemy i która nam daje poczucie pewności siebie i poczucie jakby panowania nad tym, co się dzieje. Jak NASA latała wachodłowcami, jeszcze raz przykład lotniczo-kosmiczny, to w przypadku, one zawsze startowały z Florydy i w przypadku przerwania startu na pewnym dość wczesnym etapie, Lotniskiem zapasowym była Hiszpania, tak? To znaczy, jeżeli wahadłowiec no nie, nie byłby w stanie już wrócić na, na miejsce startu, jeżeli nie byłby w stanie dotrzeć na żadną orbitę, no to takim pośrednim modelem przerwanego startu było właśnie przelecenie tylko nad Atlantykiem i lądowanie w Hiszpanii. I jednym z punktów, jakby procedury startu wahadłowca, żeby było takie ostateczne zielone światło, takie Go for launch, no to musiało być potwierdzone, że pogoda na tym lotnisku zapasowym w Hiszpanii jest dobra, że jakby co, to można tam lądować. I mimo, że na 135 startów wahadłowców ani razu się to nie zdarzyło, to jednak zawsze to było przewidziane, zawsze to było włączone jako część tej procedury. Także musimy się upewnić, że ten plan zapasowy też jest jakby co do zrealizowania. Bo wiecie, to jest generalnie tak, że to, co trzeba planować tak naprawdę, no to jest właśnie ten gorszy rozwój wypadków, co zrobimy wtedy, jeżeli sprawy pójdą gorzej niż myślimy. No bo jeżeli pójdą dobrze, no to na to poniekąd nie trzeba planować, czy jakby trzeba planować mniej, w tym sensie, że wtedy rzeczywistość sama się przed nami ładnie ułoży. Natomiast ten gorszy rozwój zdarzeń, no to to jest to, na co trzeba planować. I trzeba świadomie wkładać w to planowanie wysiłek, bo wiecie, to trochę działa tak, że planowanie jest też, planowanie na ten właśnie jakiś tam gorszy dzień, scenariusz B, no jest też takim oswajaniem sytuacji. Jeżeli coś planuję, jakby pod kątem czegoś, coś tam rozkminiam, ustalam to lotnisko zapasowe, no to w jakimś sensie się właśnie akceptuje, czy jakby przyjmuje ten możli tę możliwość do. Do wiadomości, tak, przyznałem sam przed sobą, że ona się może wydarzyć. Nie da się poniekąd planować zarazem na ten plan B, a jednocześnie samego siebie oszukiwać, że to się nie może wydarzyć. No, nie da się oszukiwać samego siebie w tym, w tym sensie. Więc, jakby planując ten gorszy wariant zdarzeń, no, mamy tak naprawdę dwie pieczenie na jednym ogniu. Mamy jakiś tam realny zarys planu, co zrobimy w takiej sytuacji, no, ale też mamy. To, że wdrukowujemy w sobie, czy jakby narzucamy sobie to myślenie, że faktycznie ten, to złe zdarzenie, zły scenariusz może się wydarzyć, że ta nauczycielka nas zapyta, że przegramy ten proces, że będziemy w tej Hiszpanii lądować i tak dalej, i tak dalej. Bo wiecie, to też chodzi o to, że w tym wyprzedzaniu kłopotów, no my nie możemy się oszukiwać, tak? My musimy jakby naprawdę uwierzyć w to, czy jakby naprawdę sobie powiedzieć, że ten zły scenariusz, gorszy scenariusz jest jak najbardziej możliwy. No mówiłem, że właśnie NASA włącza go jako scenariusz, jako część procedury startu, czy włączała jako y, część procedury startu wahadłowca. Y, no dopóki nie jesteśmy NASA, no to wiecie, ważne, żeby to sobie tak i szczegółowo zwizualizować, żeby nie pozostać przy ogólniku, że ten kłopot czy ta gorsza sytuacja może mieć mie miejsce jakoś tak in abstrakto, tylko że tak naprawdę konkretnie i szczegółowo sobie to wyobrazić. Epiktet o tym ładnie pisał, to znaczy nie pisał, tylko mówił, to zostało później spisane. W jego, w jego Encheiridionie w punkcie czwartym jest taki bardzo ładny fragment, zacytuję: Gdy wybierasz się do łaźni, by się wykąpać, to znaczy tutaj od siebie dodam, że chodzi o to, że oczywiście w czasach rzymskich były te publiczne łaźnie, gdzie się Kąpano. Dzisiaj na ogół kąpiemy się w domach, więc jeszcze raz, gdy wybierasz się do łaźni, by się wykąpać, przywiedź sobie na myśl to wszystko, co się tam dzieje. Że jedni uciekają co siły, drudzy tłoczą się na potęgę, a inni obluzgują się wyzwiskami, a jeszcze inni kradną, co popadnie. Koniec cytatu. I po co on robi ten taki obrazowy, kolorowy opis? No właśnie po to, żebyśmy, się, żebyśmy sobie konkretnie, realnie, jakby dotykalnie wyobrazili cały ten syf, który w takiej publicznej łaźni może nas spotkać. Zmysłowo i konkretnie, żebyśmy sobie to przedstawili. Właśnie dlatego jedna jakby inna nazwa tej techniki, o której dzisiaj mówimy, to jest negatywna wizualizacja. Chociaż negatywna wizualizacja to mówi o jednym myśle, o, o wzroku, a tak naprawdę najlepiej by uderzyć w te wszystkie pięć zmysłów, żeby ten, ten gorszy scenariusz, tą łaźnię, tą nauczycielkę, która mnie zapyta i tak dalej, wyobrazić sobie właśnie na poziomie wzroku, słuchu, dotyku, smaku, to nie wiem. Ale na pewno w przypadku tej łaźni, no to zapachu na pewno, tak, że tam ludzie będą i tak dalej, i tak dalej. Właśnie. Jedni krzyczą, drudzy kradną, trzeci się na nas pchają. To ma być realny konkret, który sobie przywodzimy na myśl, żeby jakby z góry sobie odhaczyć ten scenariusz, że tak też to się może potoczyć. W ten właśnie sposób to wyprzedzanie kłopotów będziemy robić serio i bez oszukiwania samych siebie, więc teraz tak na zakończenie jeszcze raz ilustracja jak ja sam to robię, czy może jak robiłem właśnie w tych czasach jeszcze szkolnych, jakby trzymając się tego przykładu, że wyobrażam, ta nauczycielka tak się zastanawia kogo zapytać, więc ja sobie tak w duchu robię taką, wiecie, dosłownie, to jest taki, taki trochę akt strzelisty, takie, że taka jedna sekunda, dwie sekundy takie pomyślenia, że Wyobrażam sobie, że ona powie Stankiewicz do odpowiedzi. I właśnie wyobrażam sobie, że muszę wstać, że tam serce mi wali, ręce się pocą, muszę powiedzieć, że przepani, ja zgłaszam nieprzygotowanie, ta pani na mnie patrzy, mówi, siadaj, pała, wszyscy się śmieją, wszyscy się właśnie nie śmieją. No w każdym razie jestem znowu takim klasowym debilem. I to jest taki scenariusz też, w moim doświadczeniu, to jest tak, że nie musimy tego. To nie zajmuje dużo czasu, tak? W sensie to zajmuje dużo krócej, niż ja to wam tutaj opowiadałem. Ja ten scenariusz sobie tak z góry rozgrywam w głowie, ale to jest takie, taka właśnie takie, takie strzeliste, taka sekunda, dwie, trzy, to bardzo szybko idzie. To chodzi w pewnym sensie o to, żeby tak tą tamę wyobrażeń puścić i ona po prostu psz, się tak potoczy. I, I ten scenariusz jakby w mojej głowie sam się rozegra i właśnie dzięki temu. Nie będę się musiał już niczego bać. I o to właśnie tutaj chodzi. No bo znów, jeżeli się ten niedobry scenariusz spełni, czy inaczej, jeżeli się ten niedobry scenariusz nie spełni, no to będzie tylko przyjemna ulga. A jeżeli się spełni, no to po prostu zrobię w realu to, co sobie już przeleciałem w głowie, i gra muzyka. I to dokładnie należy robić również z tematami w życiu dużo poważniejszymi. Niż pani w podstawówce, która spyta lub nie spyta. Za tydzień opowiem wam dokładnie, dlaczego to nie jest absolutnie żaden pesymizm, żaden smutek, żadne czarnowictwo i polecimy z tym tematem dalej, bo tu jeszcze jest dużo do opowiedzenia. Jeżeli tego, co za tydzień, przegapić nie chcecie, to zostawcie oczywiście suba, followa, gdziekolwiek tego podcastu słuchacie i koniecznie też się zapiszcie. Mega polecam na newslettera Stoicki Głos w Twoim domu to jest na stronie stoickigłos.pl tutaj. Kropka. Słyszymy się za tydzień.